I personally think that I made my films with a kind of a sleepwalking security. I did things which I thought were right. Dzień dobry, nazywam się Adam Uryniak i zapraszam na kolejny odcinek Flixtalk, podcastu, w którym odkrywamy klasykę kina na nowo. W sierpniu zajmujemy się jednym z najsłynniejszych nurtów w historii kina, niemieckim ekspresjonizmem. Bohaterami dzisiejszego odcinka są dwa filmy o miastach. Berlin, Symfonia Wielkiego Miasta Waltera Rutmana oraz Metropolis, Fritza Langa. Oba te filmy możecie zobaczyć na platformie Flix Classic. Równolegle z ekspresjonizmem w sztuce niemieckiej rozwijał się inny nurt, nazywany nową rzeczywością. W odróżnieniu od ekspresjonizmu ta tendencja miała charakteryzować się dotykaniem rzeczywistości i portretowaniem całych społeczeństw, a nie tylko wewnętrznych stanów jednostki. Charakterystycznymi tematami stały się pejzaż miejski z jego ruchem, gorączkowa krzątanina ludzi, obrazy knajp, obrazy zatłoczonych miejsc, uświatek, kabarety. Emblematycznymi dla tego nurtu stały się obrazy Georga Grosza i Otto Dixa, których te wszystkie mroczne elementy miejskiego pejzażu można było oglądać. Twórcy związani z nową rzeczywością, można wręcz powiedzieć, że upajali się ukazywaniem brzydoty, mrocznych miejsc, tych mniej przyjemnych stron ludzkiej natury. Podobnie jak w ekspresjonizmie, to nie technika była wyznacznikiem, ale temat, czy nawet ogólny nastrój. W literaturze najpełniejszym wyrazem nowej rzeczywistości była powieść Alfreda Dublina Berlin Alexanderplatz z 1929 roku, sfilmowana już dwa lata później przez Piera Jussiego. Charakterystycznymi cechami podejścia twórców związanych z tym nurtem był emocjonalny dystans oraz chłodna, beznamiętna obserwacja. Nowa rzeczowość trafiła także do filmu. I tutaj znalazła swój najpełniejszy wyraz w tak zwanych filmach ulicznych. Takich jak Ulica Karla Grüne z 1923 roku, gdzie przedstawiono historię znudzonego codziennym życiem mieszczucha, który wychodzi w miasto, a następnie trafia w złe towarzystwo i zostaje wrogiem w morderstwo. Bohater tęskni za jego wyobrażeniu kolorowym i pełnym emocji życiu w wielkim mieście, ale zamiast swoich marzeń odkrywa kolejne pokłady zgnilizny moralnej, trawiącej mieszkańców wielkiej metropolii. Mistrzem filmów ulicznych był Georg Wilhelm Pabst, twórca takich filmów jak Zatracona ulica, gdzie spotkały się dwie skandynawskie gwiazdy, Asta Nielsen i Greta Garbo, czy filmów Puszka Pandory albo Dziennik upadłej dziewczyny, który główną rolę zagrała Amerykanka Louise Brooks, stając się tym samym jedną z ikon niemego kina. Dokumentalną emanacją filmu ulicznego okazał się film montażowy, a najpewniejszym jego przykładem film Berlin – Symfonia Wielkiego Miasta Waltera Rutmana. Film ukazuje dzień wielkiej metropolii od świtu do nocy. Miasto jest w nim ukazane jako wielki organizm, w którym każdego dnia rozgrywa się milion historii. W filmach takich jak Berlin – Symfonia Wielkiego Miasta zobaczyć można było życie zwykłych mieszkańców wielkiej metropolii, jaką w tym wypadku był Berlin. I didn't want to have a straight dissolve from a living person into a robot. Slowly, you know, a leg changed and it came back as a natural leg and then again. Jednak najważniejszym miastem drugiej połowy lat 20. okazało się miasto fikcyjne. Miasto istniejące w bliżej nieokreślonej przyszłości. Metropolis, sportretowane w filmie Fritza Langa w 1927 roku. Według opowieści reżysera, inspiracją do Metropolis miał być widok Manhattanu, który Fritz Lang ujrzał, gdy w 1924 roku popłynął do USA wraz z producentem Erichem Pomerem promować premierę filmu Nibelungi. W tym samym statku co Lang i Pomer znajdował się także Erich Mendelssohn, architekt i fotograf, który kilka miesięcy później opublikował album fotograficzny Ameryka, zawierający zdjęcia i krótkie teksty poświęcone USA. Mendelssohn był wyraźnie zafascynowany Ameryką i amerykańskim stylem życia, jego prędkością, nowoczesnością, energią. Tą samą fascynację przeżywało wielu ludzi w Europie. Stany Zjednoczone objawiły się po I wojnie światowej jako najpotężniejsze państwo na świecie. Stare imperia albo upadły, albo jak Francja czy Wielka Brytania, wyszły z wojny mocno poobijane. Nikt nie miał wątpliwości, że to Amerykanie przechylili szale zwycięstwa na stronę Ententy i że bez nich nikt nie mógł nawet myśleć o zwycięstwie. Nowoczesne, pełne drapaczy chmur amerykańskie miasta stały się symbolem tej potęgi. Fascynacja Ameryką była faktem, jednak opowieść Langa jest chyba trochę podkoloryzowana. To raczej pewne, że prace nad Metropolis były w chwili jego wyjazdu już mocno zaawansowane. Thea von Harbo już pracowała nad scenariuszem i książką, a Erich Pomer zdążył zapowiedzieć, że w UFO trwają prace nad filmem fantastycznym naukowym. Nie było więc mowy o jakimś nagłym uśnieniu Langa, ale być może spotkanie z Nowym Jorkiem wpłynęło na niego inspirująco.
Na pewno w trakcie tej podróży zarówno reżyser, jak i producent chcieli podpatrzeć różnego rodzaju nowinki techniczne, jakie pojawiły się w Hollywood. Chcieli, aby ich nowe dziecko było najbardziej spektakularnym filmem, jaki kiedykolwiek widziała publiczność. Zdjęcia do Metropolis rozpoczęto 22 maja 1925 roku. Trwały one przez następnych 17 miesięcy. Było to łącznie 310 dni i 60 nocy zdjęć. W filmie zatrudniono 750 aktorów oraz 36 tysięcy statystów. Uszyto 200 tysięcy kostiumów i 3,5 tysiąca par butów, a także 75 peruk. Zbudowano 500 modeli drapaczych chmur i 15 specjalnie zaprojektowanych samochodów. Zużyto ponad 1 300 000 metrów taśmy. Film był zdecydowanie najdroższą niemiecką produkcją filmową. Początkowo budżet filmu zaplanowano na 1,5 miliona marek. Ostatecznie skończyło się na ponad 5 milionów. Na potrzeby filmu zbudowano makiety, a także imponujące dekoracje w atelier. Ale niemożliwym byłoby stworzenie tego filmu bez uciekania się do efektów specjalnych. Twórcy skupili się na trzech technikach. Po pierwsze, na wielokrotnej ekspozycji, technice znanej już od czasów Georges'a Méliès. Po drugie, na animacji poklatkowej. Technika ta została użyta m.in. w słynnych scenach panoram miasta, gdy widzom ukazane zostały samoloty i setki samochodów jeżdżących po autostradach u stóp nowoczesnej wieży Babel. Tą 10-sekundową scenę nagrywano aż 8 dni. W tym czasie kilkunastu ludzi przesuwało o parę milimetrów miniaturki pojazdów, sterowało malutkimi samolotami, także przesuwało miniaturowe figurki ludzi. Wszystko to, aby uzyskać wrażenie płynnego ruchu. Jednak najważniejszym efektem specjalnym użytym na planie Metropolis był tak zwany efekt Schufftana, nazwany tak od nazwiska operatora Eugena Schufftana, który rozpropagował tę metodę. Umożliwiała ona dogranie do kadru przedmiotów, np. miniatur budynków. Zestawienie takich miniatur z aktorami powodowało złudzenie, że ludzie znajdują się wewnątrz olbrzymich dekoracji. W skrócie, trik ten polega na odbiciu w lustrze miniatury obiektu. Następnie z lustra usuwa się powłokę odblaskową w tym miejscu, które ma nie odbijać przedmiotów. W tym fragmencie ekranu stawia się aktor. Premiera Metropolis miała miejsce 10 stycznia 1927 roku w kinie UFA Palast am Zoo, najbardziej prestiżowym kinie Berlina. Premiera zgromadziła ponad 1200 widzów. Następnie film przez kilka tygodni wyświetlano w specjalnie przygotowanych kinach. Kina te wyposażone zostały w specjalne, posrebrzone ściany, a także ozdobione rzeźbami inspirowanymi scenografią z filmu. Niestety to wszystko nie pomogło. Chociaż premiera wydawała się sukcesem, szybko okazało się, że tak naprawdę doszło do jednej z najbardziej spektakularnych klap w historii kina. Bardzo szybko pojawiły się negatywne recenzje. Chociaż trzeba przyznać, że niemal każdy krytyk chwalił stronę techniczną filmu, zdjęcia, scenografię czy efekty specjalne, to jednak gremialnie ganiono scenariusz. Z jednej strony wytykano mu różnego rodzaju niekonsekwencje, czy wręcz nielogiczności fabuły. Z drugiej, naiwność stawianych tez dotyczących polityki czy stosunków społecznych, a także rozwoju techniki. Film nie spodobał się widzom. Wyniki finansowe filmu były mocno rozczarowujące. Wyglądało na to, że producenci nie mogli liczyć nawet na zwrot kosztu, a o jakimkolwiek zarobku nawet nie było co marzyć. Z tego też powodu Metropolis stało się ofiarą jedną z najgłośniejszych zbrodni dokonanych na filmie. W dniu swojej premiery film miał 153 minuty długości. Jednak w tym samym czasie w USA przygotowano już inną wersję. Amerykański dystrybutor otrzymał jeden z trzech oryginalnych negatywów i mógł samodzielnie zmontować własną wersję. Było to następstwem umowy, jaką w 1926 roku UFO podpisała z Paramountem, gdy w zamian za 4 miliony dolarów pożyczki oddała amerykańskiemu producentowi prawa do swoich filmów w USA. W Stanach film postanowiono skrócić do 105 minut i całkowicie przemontować. Do tego stopnia, że w znaczący sposób przebudowano fabułę filmu. Zmieniono też treść napisów, które w nowej wersji daleko odbiegały od oryginału. Do zadania stworzenia tej nowej fabuły wynajęto dramaturga Channinga Pollocka, który potem w swoich dziennikach bezlitośnie wyśmiewał różne elementy fabuły Metropolis. W swojej wersji Pollock dał nacisk na wątek stworzenia sztucznego człowieka, wzorując się na powieści Mary Shelley o Frankenstein. Cały niewykorzystany materiał zniszczono. W Niemczech szefowie UFY także postanowili ulepszyć film i również go skrócili. Sposób podobny do Amerykanów i oni także niespecjalnie przyjmowali się wyciętymi fragmentami. Te zabiegi niewiele pomogły. Skrócony film także niespecjalnie podobał się widzom. Warto pamiętać, że był to okres wprowadzania pierwszych dźwiękowych filmów. Widownia była zainteresowana nowym wynalazkiem i filmy nieme, nawet tak spektakularne jak Metropolis, nie mogły rwać się z tymi dźwiękowymi. Kilka lat później, w 1936 roku, naziści ocenzurowali Metropolis i przycięli film do 90 minut. Ta wersja trafiła do USA, do MoMA i przez następne kilkadziesiąt lat była podstawową wersją
z jaką stykali się inomani. Oryginalna wersja, ta wyświetlana na premierze, zniknęła na zawsze. W latach 60. podjęto działania, które miały na celu odtworzenie możliwie najdokładniej tej pierwotnej wersji. Proces ten był jednak długotrwały. Niemal wszystkie negatywy przepadły. Zostały tylko te z wersji amerykańskiej. Zaginęła również wersja niemiecka, ponieważ po II wojnie światowej większość staśm znajdujących się w niemieckich filmotekach zostało wywiezionych do Moskwy. Proces tropienia zagubionych kopii filmu, fragmentów negatywu, był bardzo długi i zawiły. Przełom nastąpił, gdy w niemieckich archiwach znaleziono treść oryginalnych napisów filmu. Dzięki temu udało się odtworzyć oryginalną fabułę. Ale nadal brakowało wielu scen. W 2001 roku, na 75. rocznicę premiery, przygotowano nową 120-minutową wersję filmu, która wydawała się najlepszą i najpełniejszą, jaka możliwa była do odtworzenia. Ale niespodziewanie w 2008 roku w Buenos Aires odkryto niemal kompletną oryginalną wersję. Niestety na straszliwie zniszczonych kopiach 16 mm. Niemniej znajdowały się tam sceny, które zostały zniszczone w trakcie procesu skracania filmu. Dzięki temu udało się skomponować wersję 148-minutową. W tej chwili brakuje nam już tylko 5 minut do skompletowania pełnego filmu. Być może za jakiś czas przyjdzie nam podziwiać film Langa takiej wersji, jakiej mogli ją zobaczyć widzowie na berlińskiej premierze w styczniowy wieczór 1927 roku. Porażka Metropolis przypieczętowała los Ufy. Pomera zwolniono jeszcze w trakcie zdjęć do filmu, a wytwórnia stanęła na skraju bankructwa. Wykupił ją Alfred Hugenberg, niemiecki magnat prasowy. Nowa Ufa zaprzestała szaleństw i postanowiła przede wszystkim na stabilność. Zrezygnowano z ryzykownych projektów i skoncentrowano się na projektach bezpiecznych z komercyjnego punktu widzenia. Hugenberg znany był ze swoich nacjonalistycznych poglądów i od 1933 roku Ufa stanie się podstawą nazistowskiego kina. Po Metropolis Fritz Lang zrealizował w Niemczech jeszcze dwa niemy filmy. Szpiegów i Kobietę na Księżycu oraz dwa dźwiękowe. Emy Morderca z 1931 roku i Testament doktora Mabuse z 1933. W tym samym roku Lang wyjechał z Niemiec. Później w wywiadach wspominał, że przyczyną jego wyjazdu była rozmowa z Józefem Goebbelsem, ministrem propagandy III Rzeszy, który zaproponował Langowi stanowisko szefa niemieckiej kinematografii. Reżyser miał się tak przerazić tej propozycji, która była oczywiście z gatunku tych nie do odrzucenia, że jeszcze tego samego wieczoru miał opuścić Niemcy. W rzeczywistości do samego spotkania prawdopodobnie nigdy nie doszło, a wyjazd Langa miał dużo mniej dramatyczny przebieg. Faktem jest, że w 1933 roku wjechał do Francji, gdzie nakręcił jeden film, a później do USA, gdzie pracował przez następne 25 lat i gdzie zrealizował 23 pełnometrażowe filmy, stając się z czasem jednym z klasyków kina amerykańskiego. Na przełomie lat 50. i 60. na zakończenie kariery filmowej wrócił do Niemiec i zrealizował jeszcze 3 filmy, m.in. swój ostatni, Tysiąc oczu doktora Mabuse. Lang zmarł w 1976 roku w Los Angeles i tam został pochowany. W Stanach Zjednoczonych uważany był raczej za rzemieślnika, sprawnie realizującego kryminały czy filmy szpiegowskie. Za to uwielbieniem darzyli go francuscy krytycy z redakcji Cahiers du Cinéma, uważając go za jednego z bogów kina. Gdy jeden z nich, Jean-Luc Godard, sam zaczął realizować filmy, wsadził Langa w jednym ze swoich najsłynniejszych dzieł, Pogardzie, gdzie sędziwy już wtedy reżyser wcielił się w rolę sędziwego, wybitnego reżysera filmowego, który symbolizował czyste, nieskalane komercją podejście do tworzenia filmu. To tyle, jeśli chodzi o Fritza Langa, Metropolis i Ekspresję. Nasz sierpniowy cykl dobiegł końca. We wrześniu zapraszamy na przegląd, który powinien zainteresować wszystkich bywalców bibliotek i miłośników literatury. Jeśli zaś chodzi o sam Flixtop, to od następnego odcinka znowu usłyszycie Miłosza Stelmacha. Sam podcast wróci do swojej tradycyjnej formy. Do usłyszenia!